Cześć, cześć, witam na live'ie. Zaraz zaczynamy. Dajcie znać, kto jest. Jak zaraz kilka osób nam się zbierze, to lecimy. Ok, słuchajcie, lecimy w świat. Zrobię sobie spacerek w tym czasie po mieszkaniu. Poczekamy chwilkę. To jest. Dajcie znać też, czy mnie słychać. Jestem dzisiaj na bezprzewodowej słuchawce, także chcę mieć pewność, że dobrze i wyraźnie mnie słyszycie. Także czekam na komentarze. Dajcie proszę znać, widzę, że jest jedna osoba, dwie osoby. Dajcie proszę znać. Czy mnie słyszycie dobrze? Żebym miał pewność, że technologia nas wspiera. Słuchajcie. Dobra, jeszcze jedna próba. Ok, są kolejne osoby. Cześć, cześć, witajcie na live'ie. Słuchajcie, oczywiście chcę się upewnić najpierw, że mnie dobrze słychać, zanim zaczniemy. Także napiszcie proszę w komentarzu, czy mnie dobrze słychać. Piszemy. Czy mnie słychać? Czy słychać i czy dobrze słychać? Czy dobrze mnie słychać, słuchajcie? Oto jest pytanie. Bez tego nie zaczniemy, dopóki nie będę miał takiego potwierdzenia. Także ktoś już nie może doczekać, żebyśmy ruszali do przodu. Napiszcie. Okej. Okay. Dobra, widzę, że trochę już osób jest. Słuchajcie, wszyscy chyba normalnie są w pracy. Gdzieś tam, pod stołem, tylko oglądają live'a i nie mogą napisać. Dobra, Ewelina pisze, że jest ok. Piotr też. Super, słuchajcie, w takim razie, skoro dobrze słychać, cześć Tomasz, to będziemy zaczynać, słuchajcie, dzisiejszy live'ik. Live'ik, w którym pokażę wam na początku mieszkanie na wynajem, które było remontowane przez ostatni czas. Cześć Ula, dobrze słychać. Zobaczycie, co tutaj zostało zrobione. Opowiem trochę o tym mieszkaniu, jakie były wyzwania remontowe, co na co trzeba było zwrócić uwagę, jak można było współpracować z ekipą budowlaną. Także zaraz o tym wszystkim wam opowiem. Na start pokażę wam trochę, a nawet właściwie w pełni odkryję przed wami, jak to mieszkanie wygląda. Przełączę kamerkę, żebyście lepiej widzieli. Okej, okay, słuchajcie. Jesteśmy w mieszkaniu, które zmieniło się nie do poznania. Rzeczywiście nie do poznania. Myślę, że potem w tym wydarzeniu wrzucę jeszcze kilka zdjęć tego mieszkania przed remontem. W tej chwili jest to naprawdę bardzo przyjemne mieszkanie w kamienicy, w centrum. Mieszkanie to robiliśmy wspólnie ze spółką inwestycyjną Piotra Chryniewicza, było współfinansowane i zostało przygotowane przez nas na wynajem. Także to, co tutaj widzicie, to jest naprawdę bardzo duża metamorfoza, ponieważ tutaj to mieszkanie, wyobraźcie sobie, że składało się po prostu z dwóch pomieszczeń. Jak to możliwe? No dokładnie, tutaj wchodziło się i wchodzi się nadal tymi drzwiami. O tych drzwiach opowiem później. I po wejściu tu była jedna wielka przestrzeń. Tej ścianki tutaj nie było. Tych ścianek tutaj nie było. Kuchni tutaj nie było. Był jeden wielki pokój z dwoma oknami. To był jeden pokój. Tutaj było jedno, drugie okno. To było wszystko jedno pomieszczenie. To miejsce, w którym teraz stoję i to, co tam widzicie. A tutaj był jeden duży drugi pokój. Czyli tak naprawdę było dwupokojowe mieszkanie. Co więcej, nie było tutaj w ogóle kuchni. Wiecie? Właściwie można powiedzieć, że nie było łazienki, bo były jakieś dwie śmieszne ścianki, które teoretycznie były takim parawanem i tam jakaś takie miejsce do mycia było. Natomiast to mieszkanie, no to była totalna ruina. Jakby tutaj gruntownie wszystko było wyremontowane. I tak naprawdę w związku z tym to było i dobrze, i źle. Dlaczego dobrze? Dlatego dobrze, bo takie mieszkania bardzo często, słuchajcie, są w średnich cenach, znaczy średnich, właśnie w niskich cenach, czyli bardzo dobrych dla nas, dla inwestorów.
Jeszcze może przejdę do łazienki w tym czasie. No bo dużo osób przychodzi, nie wyobraża sobie, co można tutaj zrobić. Przecież to jest w ogóle mieszkanie bez łazienki, bez kuchni, dwa wielkie pokoje, wszystko masakrycznie, w masakrycznym stanie, bardzo wysokie nakłady remontowe, nie wiadomo w ogóle, czy można takie nakłady ponieść. Dla nas jako inwestorów to bardzo dobra sytuacja, z tego względu, że jesteśmy w stanie wynegocjować dobrą cenę. No tylko oczywiście pytanie, co to jest dobra cena? Słuchajcie, przełączę się tutaj. Co to jest dobra cena? Czy, słuchajcie, takie pytanie na rozgrzewkę, czy jak kupujecie mieszkanie i jeszcze nic o nim nie wiecie, nie wiecie jaki zrobić remont, to czy już na 100% jesteście w stanie wiedzieć, że to jest dobra cena? Tak wiecie, w 100%. Kupuję bez oglądania mieszkania, ok, ale nie wiem też o tym mieszkaniu nic remontowo. Tak. No myślę, że różne sytuacje inwestycyjne pokazały mi, że wydawało mi się, że tak, że jakby pewna cena może być tak niska z metra, że po prostu w ciemno można kupować. Natomiast kiedyś kupiłem takie mieszkanie, które w Łodzi, słuchajcie, kosztowało 1800 zł za metr kwadratowy. 1800 zł. Wiem, że uciec dość tania, ale mimo wszystko no w tej chwili tanie mieszkania do remontu po 3,5 tysiąca z metra na przykład kupujemy, tak? Więc to mieszkanie było za 1800 zł z metra i słuchajcie, to nie była ruina, to było nawet mieszkanie z ogrzewaniem miejskim. Czyli tak tanio kupione mieszkanie to jest gwarancja sukcesu i gwarancja dużego zarobku, prawda? Kto uważa, że tak? A kto uważa, że nie? Słuchajcie, no nie jest to niestety gwarancja. Ja co prawda na tym mieszkaniu nie straciłem, pewnie dlatego, że ono było tak tanie, że nie dało się stracić, ale zarobek też nie był taki, jakby się chciało. Cena z metra to nie wszystko. Liczy się też potencjał mieszkania, wielkość, metry kwadratowe, czyli powiedzmy dwa pokoje na 100 metrach kwadratowych, to może być mimo bardzo niskiej ceny z metra jednak niekorzystne mieszkanie. No ale przede wszystkim te nakłady remontowe, tak? To jest to, o czym dzisiaj mówimy, o remontowaniu. I tak naprawdę oczywiście zdarza mi się oglądać mieszkanie, kupować mieszkanie bez oglądania. Natomiast albo wtedy moja ekipa remontowa jednak to mieszkanie wcześniej odwiedza, jakoś tam wycenia ten remont, albo przynajmniej mam informację o no, istniejącym rzucie tego mieszkania, żeby móc sobie zaplanować, co gdzie zrobię, gdzie są instalacje, jakie są instalacje, jeżeli nie ma ogrzewania, to czy mogę zrobić to ogrzewanie. W innym przypadku niestety może się zdarzyć tak, że kupicie mieszkanie w bardzo dobrej cenie, ale na przykład nie będzie możliwości zrobienia tam ogrzewania gazowego, a przy 100-metrowym czy 150-metrowym mieszkaniu ogrzewanie elektryczne czy piecowe inwestycyjnie będzie się słabo sprawdzać. Także cena z metra to oczywiście nie wszystko. Trzeba ten potencjał remontowy również sprawdzić. Słuchajcie, no jakie tutaj były wyzwania? Tak jak Wam mówiłem, nie było tutaj łazienki. Nie było też ogrzewania. Więc pierwszym wyzwaniem i tak naprawdę przed zdecydowaniem się, żeby zakupić to mieszkanie, trzeba byłoby sobie odpowiedzieć na pytanie, co z wentylacją? Zobaczcie, tutaj w tej chwili jest zamontowany piec gazowy do ogrzewania. On jeszcze nie jest podłączony. Natomiast tam widzicie, jest taka dziura w kartongipsie, w murze właśnie do komina. Tam ten piec będzie podłączony. I teraz, jeżeli kupujecie takie mieszkanie jak to, które jest bez ogrzewania, no to zdecydowanie musicie zwrócić uwagę na to, czy będzie można ogrzewanie gazowe w tym mieszkaniu zrobić. Bo jeżeli nie, no to możecie mieć problem. Bo jeżeli będziecie chcieli to mieszkanie sprzedać na flipa albo wynajmować, to jeżeli przy większym metrażu będziecie musieli przerzucić się z ogrzewania gazowego na ogrzewanie elektryczne, koszty miesięcznie mogą Wam bardzo istotnie wzrosnąć i może wtedy się okazać, że właściwie inwestycja Wam się nie spina, nie opłaca. Także od tego trzeba byłoby zacząć. Co więcej, no zgodnie z przepisami, zarówno pomieszczenie łazienki, jak i kuchni powinno być wentylowane. No i tutaj było to drugie wyzwanie, tak? Czyli było właściwie wydzielone jakiś fragmencik, mniej więcej w tym miejscu on był. Był wydzielony fragmencik na coś, co można nazwać łazienką, chociaż to łazienka nie była. Ale co się okazało? Nie ma w ogóle w tej ścianie wentylacji. I tak naprawdę otrzymalibyśmy łazienkę,
która jest niewentylowana. I teraz przepisy przepisami oczywiście, bo przepisy, jakieś odstępstwa można myśleć, jak o odstępstwach, o jakichś szczególnych przypadkach. Natomiast no, jakby czym się kończy łazienka bez wentylacji? Nie? No łazienka bez wentylacji prędzej czy później kończy się grzybem, wilgocią, nie mówiąc o tym, że też zapachy nie są odprowadzane gdzieś poza to pomieszczenie. Także no, taka łazienka w dłuższym okresie bytowania bez wentylacji nie ma racji bytu. Tak? Tutaj na szczęście wentylację mamy. Dzięki czemu? Okazało się, że standardowo tutaj wentylacji nie można zrobić, natomiast wezwaliśmy, nie za pierwszym razem to się udało, ale pierwsza, druga wizyta zakładu komunalnego, szukanie rozwiązań. Co zrobić? Co zrobić, żeby to mieszkanie jednak było, nadawało się do użytku? No, okazało się, że jesteśmy w stanie tutaj z jednej z tych ścian uzyskać jednak komin, który był przypisany kiedyś do innego mieszkania, natomiast w tym momencie już nie jest używany i ten komin udało nam się pozyskać, przypisać właśnie do naszego lokalu i nad sufitem podwieszanym została ta łazienka wentylacją właśnie przyłączona. Bez tego, mówię, no mielibyśmy tak naprawdę łazienkę bez wentylacji, czyli po pierwsze przychodzi coroczny przegląd kominiarski, no i od razu tak naprawdę mamy problem, bo mamy informację, że tej wentylacji nie ma, no i co z tym fantem zrobić? To raz, a dwa, kwestie użytkowe, tak? Czyli to tutaj było takim pierwszym wyzwaniem, jak tutaj zrobić to ogrzewanie gazowe, czy to jest w ogóle możliwe, oraz jak zrobić wentylację do łazienki. Co jeszcze? Kolejnym wyzwaniem było jakby sam stan mieszkania. Słuchajcie, no, teoretycznie mówi się, że krzywe ściany to jest coś, co często nawet mamy w blokach, wieżowcach, więc nie ma się czym przejmować. No ale jednak, jeżeli chcemy potem uzyskać tak ładnie wyglądającą kuchnię, która właściwie wygląda jak kuchnia na wymiar, ale kuchnią na wymiar nie jest, bo to są, słuchajcie, tak naprawdę szafki marketowe, tylko odpowiednio jakby dobrane poszczególne rozmiary i złożone potem przez ekipę budowlaną, to żeby tak ładnie wyglądającą kuchnię, gdzie wszędzie są kąty proste, wszystko jest jakby równo docięte i ładnie wygląda, no to musicie mieć też proste ściany. I teraz w blokach, wieżowcach, a w kamienicach już w ogóle, tak jak tutaj, może się okazać, że ten kąt pomiędzy poszczególnymi ścianami, tak jak tutaj w narożniku, jest daleki od prostego. Ściany są pofałdowane, grzbiety, doliny. I teraz tak naprawdę wygładzenie tych ścian, położenie gładzi, no to jest bardzo dużo pracy i bardzo dużo materiału, bo te różnice poziomów są kilkucentymetrowe. No i co zrobić w takim wypadku? Zamiast gipsować, można podpowiedzieć, porozmawiać z ekipą budowlaną, żeby zrobić tak zwaną wyklejkę z karton gipsu. Czyli po prostu naklejane są na ścianę płyty kartonowo-gipsowe. Te płyty kartonowo-gipsowe po prostu jesteśmy w stanie zdystansować klejem, czy nawet czasami stelażem i przed ścianką od tej bardzo krzywej ściany. I dzięki temu uzyskujemy prostą ścianę. I dzięki temu, no po pierwsze to ładnie wygląda, po drugie jesteśmy w stanie właśnie poustawiać meble, tak? Poustawiać kuchnię, poustawiać inne meble. To był taki też mankament. Kolejnym, właściwie nie mankamentem, tylko taką cechą tutaj tego mieszkania były te drzwi. Słuchajcie, ja kojarzę taki design, taki wzór w tej chwili z marketu budowlanego. Wyglądają na żywo i na live'ie tak samo, z tego co widzę, jak nowe drzwi. Ale to były drzwi, które już były w tym mieszkaniu. One wyglądały, słuchajcie, niezbyt fajnie. Też Wam pokażę, wrzucę zdjęcie do tego wydarzenia, jak te drzwi wcześniej wyglądały. To było pewnie jakby najdroższy element całego mieszkania, czyli stalowe drzwi. Gdzieś tam Kasia, moja żona, wrzucała zdjęcie tych drzwi. Śmiała się, że to jest jeden wielki safe to mieszkanie, bo te drzwi mają grubości tam nie wiem iluś centymetrów. Są naprawdę porządne. No i teraz tak naprawdę szkoda było je wyrywać, może je otworzę, szkoda było je wyrywać i wstawiać nowe drzwi. O, widzicie, jaka felca gruba, nie? Tutaj one jeszcze troszkę się nadają. O, widzicie, takie drzwi to są, nie? Taka grubość, niesamowite. I teraz szkoda było je demontować, słuchajcie. I co my żeśmy tutaj zrobili? Już słuchajcie, przełączę znowu kamerkę. Co my żeśmy tutaj zrobili? Te drzwi postanowiliśmy odnowić tak naprawdę. One sam mechanizm działa w nich bez problemu, więc teraz, żeby obniżyć koszty remontu, żeby nie wydawać kolejnego 1000-2000 zł na nowe drzwi, wystarczyło je oczyścić i pomalować, słuchajcie, lakierem, nie? Farbą taką do metalu, matową.
w kolorze grafitowym. Przepraszam. Ten kolor grafitowy to jest tak naprawdę kolor dostępny w drzwiach, w ofercie drzwi, które są teraz obecnie. Mało tego, zostały tutaj, widzicie, taka taśma naklejona pionowa. Ona jest nieoryginalna, tak? Ona po prostu została tutaj naklejona dla ozdoby, dlatego, bo tutaj były pewne drobne uszkodzenia tych drzwi. I ta taśma dlatego została naklejona. Został oczywiście zamontowany nowy zamek, nowe klamki, szyld. Także te drzwi w tej chwili wyglądają jak nowe. Także no było takie wyzwanie, co jakby z tym zrobić, żeby nie płacić dodatkowych pieniędzy, więc kosztem naprawdę niewielkim zostało to naprawione. Także to była kolejna taka ciekawostka. Pyk, możemy sobie zamknąć. Kolejnym tutaj dość takim, powiedzmy, mankamentem był brak przedpokoju, nie? Czyli wchodzilibyśmy od razu do kuchni. I teraz zobaczcie, co można w takiej sytuacji zrobić. Ten przedpokój, który tak naprawdę stał się kuchnią, podzieliliśmy na takie obszary dwa, czyli rzeczywiście część przedpokojową, taką właśnie ścianką. Słuchajcie, to jest ścianka zrobiona z karton gipsu, czyli lekka ścianka działowa. Słychać to, jak popukamy. Ta ścianka działowa, koszt jej, nie wiem, może jakieś tam 300 zł, powiedzmy, z materiałem, z wykończeniem, czyli w porównaniu do całych kosztów remontu kilkadziesiąt tysięcy jest to niewiele, ale chodzi o to, żeby właśnie takie drobne elementy budowane, konstrukcyjne projektować i żeby one w jakiś sposób nam pomogły podzielić to mieszkanie. Jeżeli chodzi o takie ścianki, właśnie takie jak tutaj widzicie, czy takie ścianki, które wydzielają tą łazienkę, to są wszystko ścianki z karton gipsu. Okej, na chwilkę chyba zniknąłem, ale już jestem. Takie ścianki cienkie z karton gipsu to są po pierwsze ścianki, tak zwane lekkie konstrukcje, które nie obciążają stropu, czyli spokojnie możemy sobie pozwolić w kamienicy, żeby takie ścianki stawiać. Co więcej, takie ścianki też nie wymagają żadnego pozwolenia na budowę. Nie? Często pytacie się, czy stawianie ścianek kartonowo-gipsowych wymaga pozwolenia, projektu. Nie, jeżeli chodzi o ścianki działowe, one nie zmieniają istotnych parametrów konstrukcji budynku. W związku z tym możemy sobie taką ściankę postawić, możemy ją też wyburzyć, zrobić otwór drzwiowy i dokonać tego bez pozwolenia. No i dzięki temu stworzył nam się tutaj taki przedpokoik, gdzie możemy wieszak umieścić, kurtki. Jak wchodzę do tego mieszkania, no to rzeczywiście jest inny zupełnie odbiór tego mieszkania. Co jeszcze? Ostatnim właściwie takim wyzwaniem był ten pokój. Jeden długi, wąski pokój. Słuchajcie, zobaczcie. Ja teraz chodzę po połowie tego pokoju, ponieważ z tego długiego, szerokiego, wąskiego pokoju zrobiliśmy tak naprawdę dwa pokoje. Tutaj przydzieliliśmy ścianką kartonowo-gipsową całą tą przestrzeń. I teraz, no jaki był mankament tego pokoju? Że to będzie taki tramwaj, bardzo długi pokój, który jakby wizualnie podczas remontu, budowy wydawało się, że jest niefajny. Natomiast tak jak tutaj widzicie, co sprawia, że wizualnie ten pokój jest bardziej przyjazny? Ano wysokość, która została wykorzystywana do zrobienia antresoli. Czyli tutaj zobaczcie, jest zrobiona antresola, tak? Tutaj mamy sufit, dotykam tego sufitu, antresoli. I dzięki temu, ponieważ to pomieszczenie zostało tu obniżone tak istotnie, to mamy lepszy odbiór taki wizualny. To nie jest taki tramwaj już, tylko naprawdę przyjemny pokoik. Co więcej, przy tak wąskich pokojach no byłoby tu mało miejsca na łóżko. Tutaj znaleźliśmy miejsce na taką sofę dwuosobową, ale powiedzmy na łóżko byłby problem, żeby ustawić, nie byłoby przejścia. A tak, no to mamy tak naprawdę na całą szerokość pokoju możliwość zrobienia właśnie sobie takiego spania. Tu wejdę na górę, zobaczcie jak przyjemnie. Jest antresolka, można sobie spać, odpoczywać, korzystać z laptopa, tutaj jeszcze jakieś mebelki. Także takie konstrukcje też jakby bardzo fajnie się sprawdzają. No i tutaj ten mankament właśnie takiego długiego pokoju wąskiego został rozwiązany w ten sposób, że to mieszkanie zostało, o, drugi pokoik, dokładnie to samo, wydzielony i mamy również antresolę. Dodatkowo pod antresolą zazwyczaj właśnie fajnie ustawić większe meble, bo wtedy tutaj od tej strony, powiedzmy, antresolowej jest taka część, ta garderobiana, a tam już jest przestrzeń do codziennego życia, codziennej pracy. Okej, słuchajcie, czy macie jakieś pytania odnośnie tego mieszkania?
co Was zainteresowało, który element Wam się najbardziej spodobał. Jakie pytania, słuchajcie? O co chcecie zapytać? Co Wam się podobało, co mniej? Okej, słuchajcie, dobra. Podsumowując sobie, na podstawie też tego mieszkania, ale na co zwracać uwagę, jak oglądacie mieszkanie, które chcecie kupić, czy to na flipa, czy to na wynajem. Na co zwracać uwagę, tak? Podsumujemy sobie na podstawie tego, jakie tutaj były wyzwania i zastanowimy się, co jeszcze. W międzyczasie jeszcze Patryk pyta, jaka jest szerokość tych wąskich pokoi. Wiesz co, no ta szerokość to jest około 1,40 m, z tego co kojarzę, 1,50 m, to są mniej więcej takie szerokości. Takie pokoje przy mniejszych powierzchniach, jakby ta szerokość w pewnym sensie jest lepsza, ponieważ ten pokój jest, nie ma takich dysproporcji. Przy tramwajach wąskich jakby jest jeszcze gorzej w pewnym sensie. Ewelina pyta, czy będzie dusz na tych antresolkach. Wydaje mi się, że nie będzie tak źle z tego względu, znaczy wydaje mi się, wiem, bo takich antresoli zrobiliśmy już pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt. Także wiem, że antresole sprawdzają się dobrze. Tam jest jakby na tyle jest duża kubatura całego pomieszczenia i ta antresola też ma na tyle otwartą tą przestrzeń względem całego pokoju, że jest ok, nie? To jakby taka jest obserwacja. A to, po czym to poznaję, no to to, że to rzeczywiście pokoje z antresolami z roku na rok się fajnie wynajmują, najemcy są zadowoleni, chcą mieszkać na tych antresolach, także myślę, że jednak specjalnie duszno tam nie jest. Pamiętajmy, że też mówimy o kamienicach, grube mury, bardzo fajnie, nawet latem jest jakby chłodno, także o ile to nie jest, nie wiem, jakieś poddasze i dach, który się nagrzewa, to na tych antresolach jest rzeczywiście całkiem, całkiem przyjemnie, najemcy lubią takie antresole. Pytanko odnośnie wysokości tych tramwajów. No to tutaj wiesz co, Patryk pyta, jaka wysokość tych tramwajów. W tym miejscu, gdzie jest antresola, nad głową jest około 2 metry i ponad metr antresola, a w sumie cała wysokość to tam było około 3,40. 3,40 wysokość całego pomieszczenia. Ok, słuchajcie, dzięki za pytania. Wracamy do tematu, na co zwracać uwagę w momencie, kiedy kupujecie takie mieszkanie. Przede wszystkim to, co mówiłem, instalacje i wentylacja, tak? Czyli ja mogę nawet mieszkania, słuchajcie, nie oglądać, ale ważne, żebym wiedział, czy będzie dostateczna wentylacja, czyli ilość kominów wentylacyjnych do łazienki, do kuchni, do pieca, czy będzie możliwość zainstalowania przewodu kominowego z palinowego, jeżeli chce zrobić tam ogrzewanie. Także jakby to musicie wiedzieć, ponieważ po zakupie to jest jedna z niewielu rzeczy, z których trudno potem wybrnąć. Oczywiście, można próbować dobudowywać kominy, szukać nowych kominów, ale jakby wszystko to będzie wiązało się z czasem i z kosztami dość sporymi, a jednak takich niespodzianek przed zakupem mieszkania nie chcemy. Więc upewnijmy się, że wiemy, jak to jest z wentylacją, z kanalizacją, gdzie są właśnie odpływy, gdzie jest odpływ setka, czyli ten na toaletę, gdzie jest odpływ cieńszy, żeby nie okazało się, że gdzieś musimy robić łazienkę z młynkami. Ale w sumie dlaczego? Dlaczego nie robić młynków? A może robić? Coraz częściej jakby modne są teraz mieszkania na mikrokawalerki, czyli jest duże mieszkanie podzielone na kilka takich mikrokawalerek kilkunastometrowych, czyli mamy kilka łazienek w takim jednym lokalu mieszkalnym. No i co? Zazwyczaj te mikrokawalerki, osoby, które produkują te mikrokawalerki, nie przejmują się pionami, tylko przecież dają łazienki w różnych dowolnych miejscach i korzystają z urządzeń takich elektrycznych, tak zwanych młynków, pomp, rozdrabniaczy, czyli urządzenia, które przemiela, pompuje i odprowadza nawet ileś tam metrów dalej w górę, w oddali do kanalizacji. Czy takie rozwiązanie jest ok? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Co myślicie o młynkach i o mikrokawalerkach, jak to się sprawdza, jakie plusy, jakie minusy. Tak. Plus oczywiście taki, że możemy łazienkę zrobić w dowolnym miejscu, ale jak to w misiu, pamiętajcie, żeby te plusy nie przesłoniły nam minusów. Tak? I największym mankamentem jest to, że po pierwsze jest to urządzenie elektryczne, czyli nie ma prądu i teraz mikrokawalerka
nie ma odprowadzania ścieków, tak? Czyli czy to zlew, czy to prysznic, czy to toaleta, wszystko przestaje działać, dopóki nie ma prądu, nie? To jest jakby pierwszy mankament. Okej, okay, no to jakieś zasilanie awaryjne możemy wymyśleć, dobra, mamy problem związany, no ale idąc dalej. To, co Barbara pisze, wymagająca obsługi i trudny serwis. Jak nam niestety to urządzenie się zepsuje albo zapcha, a takie rzeczy się zdarzają, no to teraz często musimy na serwis czekać 1, 2, 3 dni. I w tym momencie najemca takiej mikrokawalerki w ogóle nie ma sanitariatu, nie ma WC, nie jest w stanie umyć rąk nawet, tak? Bo zazwyczaj ten młynek też przepompowuje wodę z brodzika czy z umywalki. No i teraz, wiecie, no oczywiście, jakby fajnie to się kupuje, fajnie sprzedaje, ale co dalej, nie? Także trzeba sobie przemyśleć, na ile rzeczywiście chcecie takie ryzyko wziąć na siebie. Ja z młynków jak najbardziej korzystam, bardzo fajne urządzenia, bardzo funkcjonalne, wiele tych młynków już zakupiłem, natomiast zawsze montuję je w mieszkaniu, gdzie jest jeszcze druga klasycznie działająca łazienka, tak? Czyli mamy łazienkę bez młynka i wtedy ewentualnie drugą gdzieś montuję z młynkiem i wtedy jestem spokojny, że nawet jak ten młynek przestanie działać, to jednak ta łazienka będzie. Przy mikrokawalerkach, no, sami sobie odpowiedzicie na to pytanie, co powiecie najemcy mikrokawalerki, jak zadzwoni, że nie działa nic, żaden odpływ wody. Może iść do sąsiada wtedy, ale ponieważ jesteśmy zanurzeni w telefonach, to często nawet sąsiada nie znamy. No i takie komfortowe to może nie być. Okej, słuchajcie, czyli wiecie, dlaczego instalacje? Możliwość zrobienia ogrzewania, kolejna rzecz, tak? Czyli bardzo fajnie i lubię kupować mieszkania, które mają ogrzewanie piecowe czy elektryczne, z tego względu, że też często w fajnych cenach takie mieszkania można kupić. No tylko czy zawsze da się ogrzewanie gazowe zrobić? Być może część z Was się przekonała, że nie każde mieszkanie, w każdym mieszkaniu można takie ogrzewanie gazowe zrobić. Dlaczego? No, ponieważ wymaga to kilku zgód, wspólnoty, administracji, projektu. Przede wszystkim muszą być kominy właśnie wentylacyjne, tak? Więc też to powinniśmy zawsze sprawdzić przed tym, jak kupimy mieszkanie, bo nie zawsze będziemy w stanie to ogrzewanie zrobić, tak? Jak Barbara pisze, musi być komin spalinowy, musimy jakby mieć pewność, że będziemy w stanie to ogrzewanie zrobić. Okej, okay. Dalej, co oglądając mieszkanie jeszcze powinniśmy zapisać, co wiedzieć? Potencjał mieszkania. To znowu jest taka rzecz, którą możemy ocenić i będąc na mieszkaniu, ale też oglądając sobie rzut tego mieszkania, czyli widzimy, jaki jest układ, ile jest okien, gdzie jest łazienka, gdzie jest kuchnia, gdzie są piony, które ściany są działowe, które ściany są nośne. Ściany działowe możemy sobie modyfikować, przesuwać, wybijać otwory, nie wymaga to pozwoleń, ale nośne, no to zdecydowanie już musimy mieć projekt budowlany i pozwolenia. Nie zawsze taki projekt otrzymamy, przepraszam, pozwolenie otrzymamy, więc też nie zawsze będziemy w stanie tą ścianę konstrukcyjną ruszyć, także o tym musimy pamiętać, czy planujemy flipa, czy mieszkanie na wynajem. No to często ten układ będziemy chcieli modyfikować, nie zawsze będziemy mogli to zrobić. Także musimy wiedzieć te ściany, które są działowe, które konstrukcyjne. No i to tak naprawdę na tej podstawie, jak już będziemy mieli taki rzut, w ogóle rzut jest idealnym punktem wyjścia, żeby zaplanować, jak mieszkanie będzie wyglądało. Mamy projekt mieszkania, rzut. Widzimy, ile metrów kwadratowych ścianek do postawienia, ile do zburzenia, ile płytek do położenia, ile paneli do położenia, ile drzwi do osadzenia, tak? I na tej podstawie jesteśmy świetnie w stanie wycenić sobie remont tego mieszkania, przekazać to ekipie budowlanej, także to jest rzeczywiście taki sposób na to zrobienie projektu, żeby wyremontować skutecznie, przewidzieć wszystkie koszty. To jest to. Ok, słuchajcie, czy macie jakieś pytania do tej części? Czy o coś chcielibyście zapytać? Ok. Jakby ktoś coś pisał, jakbyście pisali, chwilkę się przejdę po mieszkaniu, żebyście czas sobie zerknęli, może jakieś pytania Wam przyjdą. Tutaj też, słuchajcie, to mieszkanie. To jest oczywiście jakby fajny pokaz tego, co można zrobić remontowo, ale też specjalizacji Martyny, czyli tak naprawdę tego, co można zrobić od strony homestagingowej. Dodatki, ozdoby, wszystko, co nam umila. Ok, słuchajcie, jeżeli nie ma pytań, to chciałem jeszcze poruszyć jeden temat. Zanim poruszę jeden temat i będzie on związany z ekipą budowlaną, i jak z nią współpracować, to Ewelina pyta, jaki jest koszt wynajmu takiego pokoiku z antresolą versus pokoiku bez antresoli. Ewelina, koszt jest,
Koszt jest podobny. Koszt jest podobny, zależy to też trochę od wielkości pokoju. Te pokoje na przykład są generalnie metrażowo bardzo duże. Znaczy bardzo duże, no bardzo duże, bo jakbym policzył metraż po podłodze i razem antresoli, to będzie ponad 10 metrów kwadratowych. Także jak na pokój, to jest to naprawdę spory pokój. Więc taki pokój będzie się wynajmował w takich cenach też jak inne pokoje tego typu, nie? Czyli tak naprawdę dużej różnicy tutaj nie ma. Czasami takie ceny przy bardzo małych pokojach rzeczywiście są niższe, ale wtedy bez antresoli w ogóle takiego małego pokoiku by nie było sensu robić na przykład. To jest jedna kwestia. A druga, antresole właśnie są traktowane często nie jako jakiś tam minus, tylko właśnie jako atut, czyli najemcy szukają gdzieś tam tych antresol, podobają im się, więc tak naprawdę są w stanie za takie antresole dopłacić. Także cena jest gdzieś podobna, nie? To już bardziej kwestia marketingu danego mieszkania. I Andrzej pyta jeszcze, czy kamienice są porządne, okolice często kiepskie. Tak, no oczywiście zarówno właśnie tutaj widzicie widok z okna. Ten widok z okna nie porywa jakoś szczególnie, natomiast to jest centrum miasta. Tak? Centrum miasta, czyli miejsce, gdzie bardzo dużo osób chce przebywać, wynajmować, pracuje, funkcjonuje, uczy się. Poza tym też to jest trochę kwestia każdego miasta. W Łodzi akurat Łódź stoi kamienicami, całe centrum i okolice uczelni to są miejsca właśnie no jakby fajne, lokalizacyjne, jednocześnie mamy tutaj właśnie kamienice, także kamienic się w ogóle nie boję, wręcz przeciwnie, kamienice uwielbiam i robię remonty teraz praktycznie tylko w kamienicach. Dlaczego? Dobre ceny, ale przede wszystkim potencjał mieszkania. Te mieszkania są duże, przestronne, wysokie. Zupełnie inaczej człowiek się czuje w takim wysokim pomieszczeniu, gdzie rzeczywiście tego powietrza jest dużo. Jeżeli chodzi o okolice, no to generalnie trzeba wiedzieć, tak? Są pewnie pojedyncze ulice, które są zdecydowanie gorsze i je gdzieś tam warto omijać. Natomiast mimo wszystko jest jakby bardzo duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o najem kamienic i nie ma z tym żadnego problemu. Także kamienice porządne są porządne, w złym stanie są w złym stanie, a rzeczywiście już każdy musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dana kamienica jakoś spełnia jego walory, czy estetyczne, czy takiego poczucia. Tak? Musisz się dobrze czuć też z tym mieszkaniem, które kupisz. Nie? Musisz się do tego przekonać. Tak, jeszcze Andrzej pyta, co z paskudnymi klatkami? Mieszkanie można wyremontować, ale części ogólne, wspólne. Części wspólne to jest oczywiście rola wspólnoty, żeby takie części wspólne wyremontować. Czyli warto się przed zakupem dowiedzieć u administratora, u zarządcy, jakie są plany związane z remontami tego budynku. Warto dowiedzieć się, jaka jest wysokość stawki funduszu remontowego, żeby móc właśnie określić, że za jaki czas ta klatka będzie odmalowana. Czasami też warto porozmawiać z zarządcą, ze wspólnotą, że może na przykład wy byście odświeżyli chociaż delikatnie tą klatkę schodową i można jakoś się potem porozumieć, żeby było wam to, nie wiem, na przykład w czynszu zwrócone. Także można sobie poradzić z klatkami schodowymi. Też to bardzo zależy od miasta. Poziom bólu, że tak powiem, najemcy jest bardzo różny. Wiem, że w Łodzi ten poziom bólu jest bardzo wysoki, czyli najemcy akceptują nawet bardzo brzydkie klatki schodowe, ponieważ większość klatek schodowych w Łodzi jest średnia i to jest okej. Nie? W innych miastach te klatki schodowe są często dużo lepsze. Okej, jeszcze ostatnie pytanie, zanim lecimy dalej. Ewelina pyta, czy na antresole potrzebne jest pozwolenie? Nie, na takie antresole tylko do spania pozwolenie nie jest potrzebne. Jakby to była osobna kondygnacja, jakby czy taka śródkondygnacja, to wtedy pewnie jakiś projekt by się przydał, bo zupełnie inaczej by to wyglądało, ale przy takich małych antresolach pozwolenie na budowę nie jest potrzebne. Okej. I słuchajcie, co zrobić tak naprawdę, jak współpracować z ekipą budowlaną, żeby taki efekt jak tutaj uzyskać? Efekt taki, że pokażę, że tak, że gniazdka są na przykład na swoim miejscu, tak? Tu jest biurko, tu jest gniazdko, tu jest komoda, tu jest gniazdko, tak? Że są na przykład włączniki światła rozlokowane po odpowiedniej stronie. To nie jest tak, że na przykład ten włącznik, już widziałem takie mieszkania, jest po tej stronie, gdzie otwieram drzwi i wtedy dopiero muszę szukać włącznika, tak? Że mamy odpowiednio ułożone wszystkie kontakty, tak? Oświetlenie. Jak to zrobić? No, jakby na szczęście albo niestety, trzeba tutaj włożyć swój czas,
Trzeba włożyć, niestety, trzeba włożyć się tutaj swój czas po to, żeby albo po pierwsze jakby przekazać ekipie bardzo dobrze koncepcję całą tego remontu, czyli jak współpracować, bardzo dokładnie przekazać ekipie budowlanej, co ma być i jak ma być wyremontowane. Tak? Bardzo często widzę inwestorów, którzy po prostu zlecają ekipie, no proszę to tak wyremontować, tu jest jakiś tam rzut docelowy, no i jakby przychodzą, nie wiem, za 2 tygodnie, za 3, za miesiąc, no i jest problem, tak? Bo my mamy jakieś swoje wyobrażenie, wiemy co z czego wynika, natomiast jak zaczynamy współpracę z ekipą, ekipa nie zna nas, nie zna nas, nie zna naszych potrzeb i w związku z tym no po prostu wykonują to w jakiś tam swój sposób, a nie tak jak my byśmy chcieli. Także tak naprawdę to jak patrzę sobie wstecz przez ostatnie wiele lat remontowania mieszkań w kamienicach, w blokach, no to niestety największe jakby rezultaty, najfajniejsze rezultaty dawało właściwie codzienne przyjeżdżanie na mieszkanie. Przynajmniej w początkowym etapie, kiedy z ekipą się jeszcze nie znamy, tak? Czyli codzienne przyjeżdżanie do mieszkania, sprawdzanie, pytanie, co dzisiaj było zrobione. Czasami nawet 2 razy dziennie, czyli rano, co dzisiaj będzie robione, po południu, co było zrobione. A dlaczego tak? A może by inaczej? A jak panowie byście to zmienili, tak? Więc tutaj no, trzeba sporo czasu włożyć, żeby rzeczywiście potem wyjąć dobry efekt remontowy, tak? Także o tym trzeba pamiętać, że nie ma co zostawiać ekipy samej sobie, bo to się nie sprawdzi. Chyba, że to już jest no naprawdę taka ekipa, która dla nas robiła. Nie to, że jest polecona, jest świetna, ktoś tam powiedział, tylko dla nas robiła ileś mieszkań. Tak? To jesteśmy w stanie dać im troszkę więcej przestrzeni. W innym przypadku zdecydowanie powinniśmy codziennie tą ekipę sprawdzać. Nie raz w tygodniu, nie raz na 2 tygodnie, tylko dzień w dzień. No i teraz tak naprawdę warto też, zwłaszcza obserwuję w tym drugim etapie remontu, czyli wykończeniach, bo budowlanka taka typowa, wybórz, postaw ściankę, idzie bardzo szybko, ale potem wykończenia zaczynają iść zdecydowanie wolniej. Jak przeciwdziałać temu? No rzeczywiście jakby wspólnie zastanawiać się, co tego dnia ma być zrobione, tak? Dobrze, które ściany będą pomalowane dzisiaj? Dobrze, które pokoje będą wyłożone w panelach dzisiaj? Okej, proszę o informację właśnie, ile drzwi będzie osadzonych, tak? Ile metrów kwadratowych płytek, na jakim obszarze tu będzie położone, tak? I wyznaczyć te cele i egzekwować. Ponieważ często widzę właśnie wśród ekip budowlanych brak organizacji pracy odpowiedniej. Że potem jak wychodzą te wykończenia i wiecie, to są często takie prace, że nie możesz po prostu zrobić od A do Z, tylko musisz trochę zrobić tutaj, teraz szlifowanie, gipsowanie musi wyschnąć, no to w tym czasie gdzieś tam kładziesz płytki, musi wyschnąć, no to gdzieś tam możesz panele, w tym czasie gdzieś ci wyschnęło, możesz wrócić, zająć się inną pracą, tak? Więc ta organizacja pracy tak naprawdę jest bardzo ważna. No i teraz od ekipy oczywiście możemy tego wymagać, ale często ekipa nie potrafi, więc my troszkę musimy tutaj być takim menedżerem tej ekipy budowlanej i wyznaczać wspólnie cele, rozliczać ich z tych celów i też no, troszkę podpowiadać, nie? Także ekipy oczywiście mają swoje bardzo duże często mniemanie o sobie i bardzo dobrze, bo robią kawał dobrej roboty. Natomiast no, czasami trzeba też pokazać im, że pewne rzeczy można zrobić lepiej. Także to jest taka zasada współpracy, wyznaczanie celów, właśnie egzekwowanie i codzienne sprawdzanie, którą rzeczywiście jakby wdrożcie od razu, tak? To musi być istotne. No i tak naprawdę trzeba też im zwracać uwagę, na czym Wam zależy, nie? Czyli na przykład miałem ekipy, które po prostu za punkt honoru sobie stawiały, żeby gładź była po prostu idealna, lustrzana, po prostu cudowna, a mieszkanie to było mieszkaniem remontowanym na przykład na podnajem, tak? Gdzie naprawdę liczyło się to, żeby zejść z kosztów remontu, ponieważ mieszkanie w 3 czy 5 lat ma jakby ma pracować na mnie, ma się oczywiście spłacić dużo szybciej, więc nie było to potrzebne. No i teraz taka ekipa nie wie, tak? Zazwyczaj inwestor wymagał właśnie od nich, żeby tutaj ta jakość była jak najlepsza i że tak powiem dostawali po głowach jak nie było, a teraz nagle przychodzi jakiś inwestor i jakby skąd oni mają wiedzieć, że to ma być gorsza jakość remontu teoretycznie, tak? Znaczy jakość wykończenia. Więc musimy jakby im powiedzieć, tak? Super, idealnie, że panowie to robią. Będę może robił za jakiś czas mieszkanie takie na sprzedaż, to tam zdecydowanie taką gładź potrzebuję. Tutaj powiedzmy będzie to mieszkanie wynajmowane. Proszę zejść z kosztów albo żeby szybciej cała impreza remontowa była zrobiona, ale tu nie musi być idealnie, tak? Czy ewentualnie elektryka. No idealnie byłoby im rozpisać dokładnie, gdzie mają być te punkty elektryczne, ale też można by tłumaczyć, dlaczego tam mają być. Proszę, tu jest układ mebli na rzucie, teraz proszę, przy każdym na przykład biurku musi być gniazdko, tak? Albo
W kuchni nad stołem musi być oświetlenie. Czyli też troszkę im wytłumaczyć, co z czego wynika, żeby oni wiedzieli, czego oczekiwać. Także to zdecydowanie musimy. Dobra, przeczytam tutaj kilka komentarzy. Aneta pisze, u nas w kamienicy pojawiły się pluskwy, jedno z mieszkań było zaniedbane. Pytanie, kto ma za to zapłacić, koszty są duże. Tak, no jeżeli wiesz, jest to ze względu rzeczywiście na jakieś inne mieszkanie, no to właściciel tego mieszkania jest odpowiedzialny. Jeżeli to gdzieś z części wspólnych, no to wtedy administracja. No takie sprawy są niestety trudne i wiesz, każdy będzie się wypierał i mówił, że to nie jego wina. Natomiast jeżeli ewidentnie jest jakieś inne mieszkanie i właściciel innego mieszkania odpowiedzialny, no to w stosunku do niego trzeba wysunąć roszczenie. Aneta jeszcze pisze, gdzie znaleźć dobrą ekipę remontową. Wiecie, no to jest długi temat tak naprawdę i w 5 minut tego się nie wyłoży. Doświadczenia pokazują, że trzeba szukać, sprawdzać, szukać, testować ekipy, dawać im drobne prace. No i tak naprawdę gdzieś, wiecie, tak naprawdę czasami po wielu remontach wiecie, czego oczekiwać od ekipy i jak ją znaleźć, nie? Także no, znalezienie dobrej ekipy remontowej to rzeczywiście jest taki temat, o którym moglibyśmy kolejny godzinny live tutaj jeszcze zrobić. Jeszcze Aneta też pyta, jeżeli tak dopytujemy, rządzimy, to czy nie czują się osaczeni, czy nie mają z tym problemu. Często ekipa robi, co im szef każe, a na jego na miejscu nie ma, bo jest w innym miejscu. Okej, okay, no to wiesz, właśnie trzeba to robić delikatnie, wiecie, na kanapkę tak zwaną, czyli zachwalać, troszkę rugać i potem zachwalać, nie? Jest taka kanapka, bułeczka, w środku szyneczka, czyli wiesz, coś tam chwalisz, coś tam delikatnie ich kontrujesz. Nie wszystko na raz, bo jak im na raz, wiesz, 5 czy 10 rzeczy powiesz, że to źle, to trzeba robić inaczej, to tak, 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 to rzeczywiście się obrażą i nic z tego nie będzie, ale delikatnie, dzień po dniu, no panowie, to fajnie zrobione, słuchajcie, a może by to zrobić w ten sposób, nie? Albo no tutaj wiecie, że zależy mi na gładzi, to odpuśćcie, nie? Także no, trzeba to robić na pewno delikatnie, bo tak jak mówisz, ekipy rzeczywiście to mimo tego, że zazwyczaj panowie dość rośli pracują w ekipach budowlanych, to mają gołębie serca, jak pewnie wiecie, bardzo delikatne, także delikatny jakiś komentarz, krytyki z ich strony bardzo źle znoszą, więc trzeba to robić oczywiście delikatnie. Jak nie ma szefa, no to szef od tego jest ekipy, żeby właśnie to nadzorował, także albo go sprowadzacie na ziemię i żądacie, żeby był na miejscu, albo się umawiacie, jeżeli po prostu to jest standardowe, znaczy normalna sytuacja, że on nie pracuje, tylko dogląda różnych ekip, umawiacie się z nim na dany dzień, na daną godzinę, że będzie w momencie waszych oględzin, niech on 3 razy na tydzień przyjeżdża, 3 razy się z nim spotykacie i tak to załatwiacie. I Aneta jeszcze pytała o umowę. Oczywiście, jak najbardziej, zawsze umowa musi być jak najdokładniej opisane rzeczywiście zakres. Także umowa obowiązkowo jest do podpisania i wszystko trzeba dokładne uzgodnienia, projekty dołączyć. Jak najbardziej, to zdecydowanie. Pytanie też, czego oczekiwać od ekipy, to jest taki ostatni temat związany z ekipami. Czego oczekiwać od ekipy budowlanej tak naprawdę? No, zależy na co się dogadacie. Natomiast ja zazwyczaj oczekuję od ekipy budowlanej również, żeby kupowała materiały budowlane i wykończeniowe. Czyli, żeby tak naprawdę oni... Nie było takiej sytuacji, że mówią, że stoją z robotą albo się spóźniają, bo czegoś tam nie było na budowie, tak? Bo jak to było zazwyczaj? Dlaczego nie było czegoś na budowie? Ano dlatego, że oni na przykład dzwonili pół godziny wcześniej, że dopiero się zorientowali, że im się klej skończył, nie? Albo karton gips, albo profile aluminiowe, oni stoją z robotą, natychmiast, na szybko potrzebują, żeby im te rzeczy przywieźć. No ale teraz jak każdy inwestor ma, wiecie, ma wiele rzeczy do zrobienia, może pracujecie gdzieś na etacie, czy prowadzicie swoje firmy, oprócz tego, że inwestujecie. W takim wypadku nie macie możliwości, żeby wszystko rzucić i w pół godziny im ten materiał przywieźć. Próbowałem, oczywiście nawet zapisywałem w umowach, że muszą 3 dni wcześniej informować, że nie ma takich sytuacji, że poinformują i za godzinę ma być materiał, ale w praktyce się to po prostu i tak nie sprawdzało zazwyczaj. Także teraz umawiam się w ten sposób, że mają ten materiał budowlany mieć, znaczy sami sobie zapewnić, sami kupić materiały wykończeniowe również. Oczywiście w pewnych uzgodnieniach, to sobie też tam w umowie doprecyzowujemy, jakie są uzgodnienia, czy jakieś tam limity kwotowe, no to też temat umowy tak naprawdę to jest dłuższy temat do obgadania, jak to zrobić też, żeby nie było takiego ryzyka, że oni właśnie kupią za dużo tego materiału, czy gdzieś tam coś pójdzie na inną budowę. Przed tym wszystkim trzeba się oczywiście odpowiednio zabezpieczyć umową. Okej, słuchajcie. To myślę, że tyle. Mam nadzieję, że sporą dawkę wiedzy dla Was tutaj przygotowałem.
i dużo tematów interesujących. Mam nadzieję, że mieszkanie też Wam się podoba. Słuchajcie, no ja tak jak wiecie, jak widzicie, remontami zajmuję się od lat. Być może ktoś z Was miał okazję też czytać naszą książkę, którą z żoną wydaliśmy, Sprytne remontowanie, bardziej o takim remontowaniu podnajmowym, budżetowym. Teraz w przygotowaniu zdradzę Wam, właściwie chyba pierwszy raz na tym live, tak publicznie zdradzę Wam taką informację, że lada moment pojawi się druga książka, zdecydowanie jakby bardziej zaawansowana właśnie o remontowaniu, także myślę, że możecie szykować się na bardzo fajny też kawałek wiedzy. Tutaj tylko o fragmenciku mówiliśmy. Natomiast już tak naprawdę 11 maja, czyli za niecały miesiąc, możemy się spotkać na szkoleniu remontowym, jeżeli chcecie się jeszcze więcej dowiedzieć, do czego Was serdecznie zapraszam. Jestem liderem oddziału łódzkiego Stowarzyszenia Mieszkanicznik i razem ze stowarzyszeniem postanowiliśmy dla Was w ramach Akademii Mieszkanicznika zorganizować szkolenie z remontów i z homestagingu. I takie szkolenie odbędzie się w Warszawie 11 maja. Także serdecznie Was zapraszam, żeby skorzystać z tego szkolenia i już się zapisywać, ponieważ bilety gdzieś tam coraz szybciej się rozchodzą, więc rzeczywiście, kto ma ochotę, to nie czekajcie. Dlaczego też warto jest nie czekać? Ponieważ dla tych osób, które tutaj dotrwały do końca tego live'a, które rzeczywiście poświęciły swój czas, podaję Wam kod rabatowy, z którego możecie jakby jeszcze sobie zrabatować cenę tego szkolenia. Kod rabatowy to jest JEREMONT, takie śmieszne hasło jak Jeremiasz i remont, czyli JEREMONT. Wkleję też jeszcze na chwilę po tym live'ie taką informację, żebyście wiedzieli. Podam Wam linka skróconego, chyba że może mi się uda tutaj napisać komentarz. Zobaczymy, czy tutaj jakiś komentarz da się napisać. O, dobra, chyba się da, czekajcie. Idealnie. Słuchajcie, tutaj jest link do strony z opisem wydarzenia, gdzie się odbędzie, kiedy, z zapisami. Także zapraszam Was serdecznie do tego, żeby skorzystać ze szkolenia, wpisać kod rabatowy. Widzicie, mogę tutaj właściwie go napisać. Taki sympatyczny kod rabatowy. Ciach. Jeżeli Wam się podobało, korzystacie z takich informacji jak tutaj, no to podczas szkolenia będziemy mieli zdecydowanie więcej czasu, żeby wejść jeszcze w szczegóły i też o remontach porozmawiać. Także kto ma ochotę, kto czuje, że to będzie wartościowe dla niego szkolenie, 11 maja jest dostępny, zapraszam serdecznie, żeby się zapisać. Będzie o remontach i będzie, Martyna mówiła też o homestagingu. Jeszcze Patryk pyta o wideo. Wiesz, no to jest jakby live tutaj, tu i teraz. Zobaczymy, czy będziemy w stanie jeszcze dalej to udostępnić. Aneta pyta, z jakiego sklepu te obrazy? Allegro, słuchaj, te różne obrazy są po prostu z Allegro. Okej, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia gdzieś w internecie, na różnego rodzaju spotkaniach mieszkanicznika, kongresach, szkoleniach. I mam nadzieję, że z częścią z Was przynajmniej zobaczę się 11 maja w Warszawie na szkoleniu. Zapraszam do zapisów. Do zobaczenia. Dzięki, trzymajcie się. Pa, pa, cześć.